Święty Rafał Kalinowski umiłowanie Eucharystii zawdzięcza wychowaniu religijnemu w rodzinie, a zwłaszcza wpływowi jego starszej od niego o 7 lat Macochy. Pomimo gruntownego wychowania religijnego, młody Józef przeżył trwający około 10 lat kryzys wiary, którego przejawem było m.in. zaniedbanie życia sakramentalnego. Skutkiem jego nawrócenia było postawienie w centrum życia duchowego Eucharystii, przeżywanej zarówno jako ofiara mszy świętej, jak i trwały sakrament. W sytuacji, gdy nie mógł zjednoczyć się z Chrystusem Eucharystycznym, duchową pustkę starał się zapełnić przede wszystkim modlitwą i rozmyślaniem. Sam mówi: Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, co w Tobie swą ufność pokładają. Cenną dla niego praktyką była codzienna komunia święta duchowa, która pozwalała mu nie tylko zachować wewnętrzną równowagę psychiczno-duchową, ale także coraz bardziej jednoczyć się z Chrystusem. Radość życia eucharystycznego nie była więc uwarunkowana sytuacją zewnętrzną, ale wypływała z najgłębszego pragnienia jego serca. W liście do karmelitanki pisze, że nie sama częstotliwość w przystępowaniu do stołu pańskiego pożytek dla duszy przynosi, lecz i odpowiednie przygotowanie się do tego, a nadto i praktyczne pożytkowanie z tego pokarmu niebieskiego przez nabywanie cnót i unikanie tych ułomności, które wzwyczaj się wkradają. Jeszcze w okresie wygnania pisze o tym, że ofiaruje oprócz modlitwy swoją spowiedź i komunię świętą za rodziców i krewnych. Coraz częściej tę formę więzi duchowej deklaruje od chwili wstąpienia do Karmelu, zwłaszcza w odniesieniu do swoich przyjaciół i osób powierzonych jego duchowej opiece. Jak widać z zasygnalizowanych powyżej faktów, życie eucharystyczne świętego Rafała Kalinowskiego stanowi integralny element jego duchowości. Co więcej, bez ryzyka przesady można powiedzieć, że msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu stanowiły dla niego samą podstawę egzystencji chrześcijańskiej, co miało szczególne doniosłe znaczenie w okresie najtrudniejszej dla niego próby, jaką była zsyłka na Syberię, ponieważ sam doświadczył, jaką moc wewnętrzną w życiowych przeciwnościach daje więź z Chrystusem Eucharystycznym, dlatego potem w posłudze kapłańskiej, jako spowiednik i kierownik duchowy, kładł wielki nacisk na rozwijanie życia eucharystycznego, nieodłącznie związanego z sakramentem pokuty.